Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli nieustraszony psycholog, ale przede wszystkim postrach toksyków. <laughs> Istnieje taka książka Dzikie Serce. Autor wspomina w niej o tym, że jego zdaniem mężczyzna ma trzy zasadnicze potrzeby. Jedną z nich jest pragnienie stoczenia bitwy. Dzisiaj zawalczymy o lepszy byt, o ocalenie. Dorosłych dzieci rodziców narcystycznych. Ostatnio ktoś polecił mi zagranicznego bloga, na którym pewna internautka opowiada o swoich zmaganiach z alkoholizmem. Wspomina w jednym z wpisów o tym, że oddała swoje dziewictwo za butelkę wina i to taniego oraz paczkę papierosów. Wspomina także o tym, że jej matka była narcystyczna. Jak to jest, że niektóre osoby mające takich rodziców same przejawiają cechy narcystyczne i dlaczego mają duże skłonności do nałogów? Odpowiem teraz na to pytanie. Otóż takie dzieci w zasadzie są przez swoich rodziców opuszczone. Opuszczenie kojarzy się wam być może z fizycznym zaniedbaniem, tak również bywa, ale bardziej kłopotliwe jest opuszczenie narcystyczne. Na czym ono w zasadzie polega? Otóż rodzic takiego dziecka może nawet mówić, może twierdzić z przekonaniem, że jest z tym dzieckiem blisko, ale nic bardziej mylnego. Tak naprawdę relacja z owym dzieckiem ma charakter iluzoryczny, ponieważ rodzic narcystyczny ma właściwie przede wszystkim relację z własnym wyobrażeniem, wyidealizowanym na temat tego, Jakie jest dziecko? To wyobrażenie ma charakter narcystyczny. Ono ma służyć samemu rodzicowi do adorowania siebie, do lechtania własnego ego. Rodzic myśli sobie: Wow, ale wychowałam aniołka, czy wychowałem anioła? Jestem takim wspaniałym, cudownym rodzicem, który spełnia wszelkie kryteria dobrego rodzica. Ale w istocie, oczywiście, to sprawia tylko, że taka osoba nie wie kompletnie nic na temat swojego dziecka i nie jest z nim blisko. Właściwie wobec tego w praktyce to dziecko pozbawia miłości rodzicielskiej. Nic zatem dziwnego, że takie dzieci doświadczają pustki wewnętrznej, doświadczają rozpaczy i są zdruzgotane. A przy tym wszystkim często właściwie nie wiedzą dlaczego, ponieważ, no, niby mają jakąś znajomość raczej bym powiedział z rodzicem, niby jakoś jest ten kontakt utrzymywany. Może nawet jak się na to patrzy z boku, to wygląda to zupełnie normalnie, a nawet całkiem nieźle. No, ale w praktyce rodzic żyje w swoim świecie złudzeń. Traktuje dziecko jak swoiste trofeum, jak wizytówkę, no i jak wspominałem, wyłącznie łechta sobie ego własnym, wydumanym wyobrażeniem, swoistą fantazją o tym, jakie jest to dziecko i jaka jest ta relacja. Biedne dzieci rodziców narcystycznych żyją zatem w cieniu wyobrażeń. Nie mają realnego kontaktu ze swoimi rodzicami, doświadczają oprócz pustki i rozpaczy, także niejednokrotnie myśli samobójczych, miewają różne problemy psychologiczne, zmagają się z ogromnym emocjonalnym bólem niewiadomego pochodzenia, ponieważ poniekąd kupiły bajkę narcystyczną swojego narcystycznego rodzica. Emocjonalny ból tych dzieci wynika także z tego, że mają świadomość, iż nie spełniają standardów swojego rodzica, ale nikt nie byłby w stanie ich spełnić, ponieważ mają one charakter perfekcjonistyczny, bardzo wydumany, są częstokroć totalnie odklejone od rzeczywistości. A skoro już o tym mowa, no to właśnie, gdy ma się rodzica odklejonego od rzeczywistości, to samemu się tym przesiąka. I w rezultacie również ma się pewne tendencje do życia złudzeniami i do karmienia złudzeniami innych ludzi, skłonności do kłamstwa, manipulacji, fałszywego zarządzania wizerunkiem, po to, aby przedstawiać się jako ktoś inny, niż jest się w rzeczywistości. Przecież przez większość życia trzeba było udawać, aby zaspokoić bardzo wyśrubowane i odrealnione wymagania rodzica. Funkcjonując w warunkach tak zaburzonego i dysfunkcyjnego środowiska, człowiek musi jakoś sobie radzić. Nie zawsze radzi sobie prawidłowo. Częstokroć, aby ukoić emocjonalny ból, aby bardziej wierzyć we własne złudzenia, sięga po używki, ponieważ one otumaniają, zmieniają trochę funkcjonowanie i świadomość człowieka. Pozwalają zanurzać się tym bardziej w świat fantasmagorii i rozmaitych odrealnionych przemyśleń. Kobiety i mężczyźni sięgają wobec tego wtedy po rozmaite używki, najczęściej po alkohol, ponieważ jest on najłatwiej dostępny. Rezultaty życia w szponach nałogu bywają natomiast dla tych ludzi oraz dla ich bliskich najczęściej tragiczne. Jeśli słuchają tego podcastu rodzice narcystyczni, to radziłbym zejść na ziemię i postarać się zobaczyć we własnym dziecku człowieka takiego, jakim on jest. A żaden człowiek nie jest z kryształu, nie jest aniołem, choćbyśmy tego najbardziej pragnęli. Żaden też rodzic idealny nie jest. Każdy ma coś za uszami, ponieważ człowiek z natury do istot doskonałych nie zalicza się. Nie traktujcie też swoich dzieci jak wizytówkę, projekt, trofeum czy reflektor, którego światłem odbitym mielibyście błyszczeć. Natomiast jeśli chodzi o dzieci rodziców narcystycznych, to proponowałbym skonfrontować się z rzeczywistością i z prawdą o sobie, po to, aby nie zanurzać się w ten utopijny świat rodzicielskich wymagań. W razie potrzeby należałoby nabrać zdrowego dystansu wobec rodzica, aby nie zarażać się w pewnym sensie objawami jego narcyzmu. Te problemy mogą być indukowane, jakby przenoszone, i sami, rezonując w ten sam sposób, na myśl tej częstotliwości, w której funkcjonuje rodzic, możecie zacząć przejawiać te same cechy. Macie prawo być niedoskonali, możecie być sobą, możecie odstawać od rodzicielskich standardów. Nie musicie zanurzać się w fikcyjnym świecie, w jakiejś nibylandii narcystycznej, żeby zasługiwać być godnym miłości rodzicielskiej. Ale uwaga, musicie też odróżnić bycie godnym miłości rodzicielskiej od dostawania jej. Ponieważ prawdą jest, że niektórzy ludzie nie dostaną miłości rodzicielskiej. Tak niestety bywa, takie jest życie i z tym akurat należy się pogodzić poprzez stosowanie radykalnej akceptacji. Zrozumcie, że okłamując rodzica, przedstawiając się jako ktoś inny niż jesteście w rzeczywistości, możecie wprawdzie liczyć na miłość rodzicielską, ale wyłącznie fałszywą. Nie jest całkiem wykluczone, że rodzic chociaż trochę się nawróci i zacznie przyjmować do wiadomości prawdziwy obraz waszej osoby, ale nie liczyłbym na to za bardzo. Jeżeli jest to osoba już dojrzała wiekiem i to mocno, to szanse na to, że jej narcystyczne mechanizmy ustaną, są po prostu dość niewielkie. Mogą wprawdzie nieco się ograniczyć. Taka osoba może mieć lepsze okresy, kiedy nie będą funkcjonowały na wysokich obrotach, ale czy znikną zupełnie to jest już temat kontrowersyjny. Z całą jednak pewnością wolno mi powiedzieć, że pokładanie w tym wielkiej nadziei byłoby źródłem wielkiej frustracji. Warto jeszcze dodać, że jako dzieci rodziców narcystycznych mieliście okazję żyć w warunkach relacji iluzorycznej. Chcąc, aby rodzic naprawdę was dostrzegł, aby zauważył to, jak jesteście rzeczywiście, mogliście też zacząć przejawiać pewne kłopotliwe zachowania. Zachowania o takim charakterze, zwracającym na was uwagę. Może były w waszym życiu jakieś incydenty, może byliście, że tak powiem, niegrzeczni, zbyt wyskokowi, nader brawurowi. Może łamaliście prawo, może doprowadzaliście do jakichś naprawdę niefajnych dram, albo chcieliście się wyróżniać w jakiś inny sposób, ale to nie jest droga do uzyskania miłości rodzicielskiej. To nie jest żaden sposób, możecie sobie tym wyłącznie zaszkodzić. I uważajcie też na desperację. Desperackie pragnienie tego, aby rodzic był z Was dumny. Może być drogą donikąd, ponieważ jego oczekiwania mogą zupełnie nie rezonować z Waszymi prawdziwymi potrzebami i tego, czego Wy pragniecie. Jakie są Wasze wartości? Jak Wy widzicie swoje życie? Bądźcie także świadomi, że jeśli mieliście rodzica narcystycznego, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że przynajmniej część jego cech narcystycznych będziecie dostrzegali u siebie i jest to coś, co musicie przepracować. A ponieważ ofiara często staje się oprawcą, to istnieje też takie ryzyko, że przekażecie te cechy dalej. Może w jakiejś odmienionej postaci, może w innym wariancie, ale jednak. Poza tym strzeżcie się używek. Ja wiem, że dla Was mają one szczególnie pociągający osobliwy urok. Są wręcz uwodzicielskie i dlatego. Macie dużą podatność na uzależnienia. A wszyscy razem wzięci powinni pamiętać, że wprawdzie trudno jest zmienić się z toksyka w osobę nietoksyczną, ale jest to wykonalne i z całą pewnością godne wysiłku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli ktoś, kto na koniec tym razem nie będzie się powtarzał.